Paweł, Ania, Wiktor, Wiktoria, Karolina, Kacper, Gabrysia, Gabrysia, Angelika. Czym się zajmujecie? Rozdajemy książki. Bo? Ponieważ dzisiaj jest uroczystość 11 listopada. Nauczyliście się tego na pamięć. Równo mówicie. 11 listopada to ważna data? Tak. Czemu? Ponieważ Polska odzyskała niepodległość. Super, to wy wszystko wiecie. A co u was dzisiaj w szkole będzie? Wielka uroczystość. Bo? Ponieważ z okazji 11 listopada i 25-lecie nadania imienia szkoły. Leona Wójcickiego. A kim był Leon Wójcicki? Naszym patronem naszej szkoły. I dawnym nauczycielem. Proszę? I dawnym nauczycielem. Dawnym nauczycielem. Super, dzięki ślicznie. Będziecie w necie.
szkoły Leonowi Wójcickiemu. Miesiąc listopad jest szczególnym miesiącem w kalendarzu naszego kraju. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Również w listopadzie 1918 roku rozpoczął pracę w szkole w Sokolinie nasz patron Leon Wójcicki. Dziś, w tym szczególnym dniu, chcemy zaprezentować Państwu program artystyczny, który przygotowaliśmy specjalnie z tej okazji. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biały sztandar. Niech ludzie żyją tu w dumie, że tak wydał ich naród. Była kiedyś silna i potężna. Moje terytorium zajmowało wielki obszar. Aż nadszedł rok 1772. I nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Rosja, Austria i Prusy zabrały część mojego terytorium i dołączyły do swoich ziem. Byłam wtedy za słaba, żeby się bronić. Jest rok 1793. Następuje drugi rozbiór Polski. Tym razem Rosja i Prusy zabrały tak dużą część mojego terytorium, że pozostał im tylko mały skrawek ziemi. Dwa lata później, w roku 1795, następuje trzeci, ostateczny rozbiór Polski. Od tej pory przestaje istnieć na mapie. Thank you.
Bogu, że zbawił na Chryście kajdany z nóg i dni wymęskich dojdzie ci sił. Ja wam się stanie, co pradziać sił. Szczęściem zakwitnie, krwią wielu żyzny, ładu naszej wolnej ojczyzny. Znów jestem wolna i niepodległa. Po 123 latach niewoli i męczeństwa znów pojawiłam się na Matce. Jestem na niej do dziś. To od was zależy, czy pozostanę na niej na zawsze.